Siemanko, z tej strony Viras. Dzisiaj chciałem zaprezentować wam test broni Werbel Fundatora. Ale najpierw, jeśli podobają ci się moje filmiki, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Teraz przechodzimy do testu. Werbel Fundatora możemy zdobyć, kupując limitowaną edycję Ratowania Świata. Koszt tej edycji to 250 zł, jeśli jest przesadzone o 50%. Jeśli nie ma przesady, nie da się tego kupić. Po kupieniu musimy wybrać pakiet z żołnierzami i wtedy dostajemy Werbel Fundatora i dwóch żołnierzy. Jest to broń szturmowa, lekki karabin maszynowy, ciężka broń cechująca się wysokimi obrażeniami, ekstremalną szybkostrzelnością i dużym magazynkiem, mało celna, chyba że używa się celownika i strzela bardzo krótkimi seriami. Broń tą oczywiście budujemy na mrok i słońce. Jeśli ktoś ma za mało materiałów i chciałby zbudować broń na obsydian, też można to zrobić. Będziemy mieli większą trwałość, ale trzeba się liczyć z tym, że broń będzie około 10% słabsza. Teraz perki. Tutaj ciężko ustawić jakieś dobre perki. Na krytyka nie możemy zrobić, ponieważ mamy tylko dwa perki z obrażeniami, a broń bazowa ma 10%, więc krytyk całkowicie nie ma sensu. Ustawiamy obrażenia zwykłe. Dwa razy wybieramy obrażenia. Raz szybkość przeładowania i raz pojemność magazynka. Żywioł możemy zmienić na jaki chcemy. Ja wybrałem energię, żeby broń była uniwersalna. Szósty perk. Likwidacja przez trafienie w głowę powoduje eksplozję zadającą 30% obrażeń broni wrogom w zasięgu pół pola. To jest taki średni perk. Może być przydatny, ale trzeba dobrze celować, żeby go w pełni wykorzystać. Statystyki. Obrażenia zwykłe 11,5 tysiąca. Obrażenia przy trafieniu w głowę 14. To nie jest jakaś duża różnica. Z tej broni nie musimy dokładnie celować. Wystarczy strzelać cały czas w ciało. Szansa na trafienie krytyczne i obrażenia od trafienia krytycznego standardowe. Nic nie ulepszone. 10,5%. No to nawet nie ma co zwracać uwagi. Szybkostrzelność prawie 11. To jest całkiem ładnie. Pojemność magazynka 87, bardzo dużo. Zasięg standardowy dla karabinów szturmowych 4096. Trwałość też standardowa. Czas przeładowania bardzo mały, 1,7 sekundy. Czas przeładowania jest taki mały ze względu na drugi perk, który wybraliśmy. Koszt amunicji 1, uderzenie 503, też takie średnie. Zobaczmy oddział. Dla głównego bohatera wybrałem Łupi Orzecha, ponieważ ma największe wsparcie do karabinów szturmowych. Na pole wsparcia wybrałem żołnierz, mistrzowski granadier, ponieważ zwiększa obrażenia broni szturmowej o 24%. Taki sam profit ma też żołnierz berserker. Jeśli nie mamy żadnego z nich, możemy wybrać na przykład żołnierz sierżant, który zwiększa obrażenia krytyczne broni szturmowej o 72%. Na pole taktyczne wybrałem kowbojkę błyskawicę, ponieważ 110 zabitych wrogów powoduje wybuch. Teraz pokażę wam porównanie broni na postaciach bez premii i na naszym oddziale. To teraz idziemy trochę postrzelać. Jesteśmy na misji setnego poziomu. Ja mam 130, broń ma 130 i bohater też ma 130 mocy. Najpierw maksymalna szybkostrzelność. Broń naprawdę szybko strzela. Rozrzut i odrzut. Odrzut jest ogromny. Celownik strasznie ciągnie do góry. Ale za to rozrzut jest bardzo niewielki. Idziemy teraz poszukać jakichś pustaków. I sprawdzimy, jak broń sobie radzi w terenie. Widać pierwszą grupkę. Przy strzelaniu tą bronią musimy się bardzo skupić na kontrolowaniu celownika.
Idziemy poszukać jakichś mgielnych. Tutaj jeszcze jakaś mała grupka. Plusem na pewno jest ogromny magazynek i bardzo szybkie przeładowanie. Moglibyśmy dać stabilność broni w drugim perku, ale wtedy stracilibyśmy szybkie przeładowanie lub większy magazynek, więc nie wiem, czy to jest dobra zagrywka. Trzeba by przetestować. Z mgielnymi też nie ma żadnych problemów. Jest i gruchotacz. I sprawdzamy gruchotacza. Mimo ogromnej szybkostrzelności z gruchotaczem nie jest tak łatwo. Na pewno szybciej zabijemy gruchotacza garłaczem lub chociażby upiorem. Zobaczymy, jak poradzimy sobie z tarczownikiem przez okienko. Z tym akurat nie było problemu. Kolejna duża grupka. Największe wady tej broni, jak dla mnie, to przede wszystkim stabilność. Jest bardzo duży odrzut, ciężko nad tym zapanować, no ale da się. A druga poważna wada to ilość zużywanej amunicji. Jest to amunicja średnia. Mamy jej 4000 zapasu. Tak naprawdę 4000 jesteśmy w stanie wystrzelać podczas jednej misji. Broń zużywa ogromnej ilości amunicji. A po prostu część tej amunicji jest marnowana, ponieważ nie trafiamy w cel. A znów jakbyśmy strzelali bardzo krótkimi, kontrolowanymi seriami, to broń okaże się bardzo słaba wtedy. Od początku misji, jeśli się nie mylę, zużyliśmy już 1500 amunicji, a to jest tak naprawdę tylko krótki test. Więc ogromne ilości amunicji są zużywane. Jak dla mnie jest to taki typowy średniak. Dałbym tej broni może 6 punktów na 10. Na pewno są dużo lepsze propozycje. Myślę, że o tej broni powiedziałem już wszystko, co mogłem. Mam dla was kolejny konkurs. Możecie wygrać Werbla 130 i do tego jedną broń 106 z moich schematów. Wystarczy napisać komentarz pod tym filmikiem "biorę udział", zostawić subskrypcję na kanale i łapkę w górę. Jeśli podobał wam się ten test, zostawcie subskrypcję na kanale, żeby nie przegapić kolejnych filmów, które dodaję codziennie. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu. Siemaneczko!